Co tam jeszcze? Możecie zamawiać filmik na życzenie, jak ktoś chce. Co tam jeszcze? A właśnie, chciałabym dzisiaj powiedzieć coś na temat tego super przedstawienia, na które zostałam zaproszona. Było to w teatrze Kabaret w Krakowie. I powiem wam, że. No dobra, czekajcie jeszcze chwilę, bo tutaj ktoś. No tak, Ola, ja też chodzę do dentysty, poprawiam czasami estetykę moich zębów, również chodzę do fryzjera, jak najbardziej. No, każdy z nas dba o te podstawowe aspekty w naszym wyglądzie, ale to nie chodzi o to, żeby nie chodzić. Bo wiadomo, że miło jest czasami zadbać o siebie, coś zmienić, ale tu chodzi o takie psychiczne nastawienie. Jestem super, jestem okej, tak jaka jestem, a jeżeli komuś się nie podoba, to trudno. Musimy się akceptować i nie mieć kompleksów, bo to utrudnia życie. Dobrze, jeśli chodzi o to przedstawienie, na którym ostatnio byłam, to wybrałam sobie ten spektakl lata 20-30, bo tam są też inne. I powiem szczerze, naprawdę bardzo mi się podobało. Przeniosłam się tego wieczoru, takie magiczne lata 20-30. W ogóle piękne wokale, super stroje i ten klimat niesamowity. Taka fajna zabawa retro, można powiedzieć. To przedstawienie było naprawdę na wysokim poziomie, moim zdaniem. W ogóle sama ta miejscówka bardzo kameralna, super piękne ozdoby wokół, dekoracja ogólnie, wnętrze bardzo mi się podobało. Było tam sporo osób, które również klaskały z zachwytu, bo przedstawienie było naprawdę genialne. Oprócz tego też przygotowałam tam wam taki fragment tej relacji, było na Insta Stories, bo wiadomo, że wolałam się skupić na tym przedstawieniu, spektaklu, niżeli cały czas nagrywać. Porobiłam tam trochę fotek i ogólnie bardzo mi się podobało. Tam również można zjeść coś pysznego, wypić jakiegoś fajnego drinka. Ja piłam lemoniadę z miętą, była naprawdę przepyszna, najlepsza jaką piłam. I ogólnie przedstawienie bardzo piękne, bo mega utalentowane osoby tam występowały i te wokale zachwycające. No, magiczny świat lat 20-30, więc jeżeli kiedyś będziecie w Krakowie, to zawsze możecie tam wpaść na jakiś fajny spektakl. Do wyboru macie przeróżne. Więc było mi bardzo miło tam wziąć udział w tym wydarzeniu. Czy pijesz czasem alkohol? Nie, nie znoszę, powiem szczerze. Żadnego. Jestem bez nałogowań, papierosów, nic. Jakieś pytanie jeszcze macie, moi drodzy? To jest teatr Kabaret na ulicy Krakowskiej w Krakowie, a spektakl miał tytuł Lata 20, lata 30. Ale są też inne, więc każdy znajdzie coś dla siebie na pewno. Mnie bardziej to jakoś przypadło do gustu i stwierdziłam, że na ten się wybiorę. Więc czasami tak człowiek potrzebuje takiej rozrywki, żeby gdzieś się wybrać na jakieś przedstawienie, żeby zobaczyć coś pięknego i odstresować się po ciężkim tygodniu. Wolałabyś być piosenkarką czy influencerką? Powiem ci, że wolałabym być jednak influencerką teraz, z perspektywy czasu, bo dawniej żyłam muzyką i lubiłam śpiewać, nadal lubię. Aczkolwiek, no, w tym zakresie jakoś sukcesu nie odnoszę, już tak nie nagrywam tych coverów jak dawniej. A bycie influencerką pochłania mnie, taką wiecie, mini influencerką, blogerką, instagramerką, zwał jak zwał. Cieszy mnie to bardzo, no lubię tutaj działać, być aktywną, mieć kontakt z publiką, robić zdjęcia, foty, nagrywać coś, więc jak najbardziej to bardziej pasuje do mnie. Ola, tutaj też się chciałam ustosunkować. Jeżeli ktoś przychodzi na profil do obszernej, otyłej kobiety i mówi jej, hej ty gruba krowo, czy tam jeszcze gorzej, no to faktycznie jest to hejt. O, schudni, coś tam. Ale jeżeli ktoś przyjdzie, na przykład powie, oj, coś ci się przytyło, może powinieneś zrzucić kilka kilogramów dla zdrowia, dla lepszej formy. Wtedy jest to taka uszczypliwa uwaga, ale normalna, tak? A jeżeli ktoś cię wyzywa od najgorszych i pozwala sobie na takie buractwo, no to wtedy faktycznie jest to hejt. A po drugie, jeżeli ktoś nie pyta cię o radę, to po co ją mówić, prawda? Po co ją udzielać? Bo jeżeli na przykład ja idę na profil, nie wiem, jakiejś kobiety plus size, która jest taka, no, to czy ja piszę jej, ej, ty, gruba, coś tam? Nie. Po prostu moim zdaniem lepiej muszę powiedzieć jej, ładnie cię wyglądasz, życzę miłego dnia, masz ładną koszulkę, coś tam, jakiś komplement napisać, albo nic nie pisać, jeżeli nie mamy nic miłego do powiedzenia, bo krytyka to jest, moi drodzy,
pochwalenie za coś, dostrzeganie dobrych stron czegoś, a później ewentualnie krytykujemy, czyli mówimy jakieś takie negatywne rzeczy o tym czymś, kimś, bo coś nam się nie spodobało i na przykład krytyka to jest, załóżmy, wow, ta stylizacja jest całkiem niezła, tylko że uważam, że na przykład ta biżuteria nie pasuje do tego stroju, albo te buty są do niczego, albo można powiedzieć, że ta koszulka chyba optycznie dodaje ci trochę kilogramów. To jest takie, wiecie, tu niby jest komplement, że ten outfit jest całkiem super, ale z drugiej strony mówimy też o tym, co nam się nie spodobało. Na przykład koszulka, czy tam biżuteria nie pasuje, czy coś mogę zamienić. To jest krytyka, a hejt to wiadomo, wyzywanie, obrażanie i ironia. Więc tak to wygląda. I też ludzie często tam mówią o przeszłości, że to zrobiłaś, to powiedziałaś, to co minęło, to już jest w przeszłości, tego nie cofniemy, tego nie zmienimy. Więc nie ma sensu. Żyjemy tym, co tu jest teraz i tym, co będzie. Ale na pewno ja mogę wam powiedzieć, że dużo się u mnie zmieniło. Priorytety moje się zmieniły przez ostatnie lata. Moje poglądy... Oprócz tego też inaczej patrzę na świat. I to chyba już widać. Oprócz tego ja teraz jestem bardziej chyba nawet zdeterminowana niż kiedykolwiek. I ogólnie szanuję ludzi, nawet tych, którzy mnie czasami tam, wiecie, traktują beznadziejnie, albo ludzi, którzy szydzą ze mnie czasami. Stwierdziłam, że trzeba być neutralny po prostu. Jaki jest teraz twój cel? Znaleźć miłość prawdziwą, super mężczyznę, szczerego przede wszystkim. Nie takiego, który mnie zaraz wystawi do wiatru albo, no, zrani. Chciałabym również odnieść jakiś mały sukces na Instagramie, czemu nie? Ale jeżeli tego nie uda mi się osiągnąć, to nie ma problemu, bez presji. Po prostu mam publikę już całkiem sporą, ona rośnie z czasem, cieszy mnie to. Jakieś drobne współprace i będzie dobrze. Oprócz tego trzeci mój cel to oczywiście podróże. Teraz chcę się wybrać do Dubaju. Jakiegoś lepszego hotelu być może tym razem, zobaczymy jak to będzie. Chciałabym takie mega luksowe wczasy, takie wow, przeżyć, wiecie. Żeby się zrelaksować, zaznać trochę tych dobrodziejstw w moim mieście marzeń i pięknych wrażeń. Więc ogólnie no za jakiś czas na pewno tam polecę. I to ma tyle, takie trzy cele. Główne moje. I to jest znowu pytanie o te kolczyki, no takie są fajne, co? Bidziu, Bidget. Tak, odkładam pieniądze na Dubaj oczywiście. Na bieżąco. Bo te wczasy będą takie, no, premium, że tak powiem. Tak. Nie skupiam się na hejterach tak bardzo w ogóle, bo wiadomo, są to moi odbiorcy, jakby nie było, ale niech sobie oni gadają, co chcą, ja nie mam wpływu na to. Ja tutaj zajmuję się przede wszystkim swoją działalnością i jeśli chodzi o inne tam jakieś cienie i blaski popularności. Wiadomo, że jednego i drugiego jest jak najwięcej. Dawniej w moim przypadku było więcej tych takich cieni, bym powiedziała, aniżeli blasków, ale jakieś tam rzeczy, niektóre mi się udawało, cieszyło mnie to, więc jeżeli działalność przynosi jakieś pozytywne rzeczy, na przykład fajną publikę, taką jak wy, wierną, no to też się trzeba cieszyć, doceniać. Bo uważam, że niektóre rzeczy w życiu są ważne, nie tylko pieniądze i profity, to jest dodatek. Jeżeli się trafia coś czasami, no to super, cieszę się, kto docenia to, co robię. Ale jeżeli na przykład, załóżmy, mam też ludzi fajnych, czyli cyferka rośnie. Cyferki rosną na ekranie, no to też jest dla mnie taki wyznacznik, że o, super, mam fajną publikę. Część z nich mnie lubi, część może nie, ale po prostu publika rośnie i to cieszy mnie. Pytacie mnie o rozpoczęcie swojego biznesu. Jesteś dosyć rozpoznawalna i może by się udało? Kto wie, być może. Niektórzy mi proponowali na przykład, żebym miała swoją działalność, żebym miała, nie wiem, jakiś sprzedaż ubrań z moim logo Claudeliza czy coś. No, pomysłów jest dużo. Mogłabym napisać książkę kiedyś na przykład o mojej działalności w sieci. Dla jednych byłoby to ostrzeżenie, a dla innych inspiracja, w zależności. No zobaczymy, co nas przyniesie. Na ten moment staram się tutaj powoli odbudować to konto, zdobyć publiczność i zobaczymy, co nas przyniesie. tysięcy kroków każdego dnia. Oj, to było za dużo. Aż tyle to nie. Najwięcej to robię 7-8 tysięcy max. A czasami dużo mniej. W zależności od dnia.
Witam wszystkich serdecznie, hejka. No ja czasami dodaję takie śmieszne filmiki tych moich kultowych wypowiedzi z YouTube'a na Instastory, żeby trochę rozluźnić atmosferę i pośmiać się. No, więc od czasu do czasu przydać trochę humoru. Tak, czasami oglądam filmiki z Pysińskiego na mój temat. A co to zmienia? Nic. Ja idę przed siebie teraz i mało mnie obchodzi, co kto myśli o mnie. Bo gdybyś miała przejmować tym wszystkim, to z domu bym nie wyszła. Tak, jestem szczera i prawdziwa, masz rację, autentyczna, bo to jest najważniejsze. I obiecałam sobie też jedną rzecz, że nigdy nie będę niczego zachwalać, jeżeli coś jest beznadziejne albo przeciętne. Zawsze lubię podkreślać te wszystkie dobre aspekty czegoś, jak i te złe. Bo wiadomo, że nikt nie jest idealny, nic nie jest idealne tak naprawdę. I tak samo odnośnie współpracy. Jeżeli coś mi się podoba, to będę reklamować, jeżeli nie, to raczej nie. Bo podpisując wszystko swoim nazwiskiem, to wtedy ludzie będą nas kojarzyć z tym, że o, ten produkt to bubel, co ona zareklamowała. Ogólnie, że ja jestem przekonana do czegoś, no to wtedy okej, okay, spoko. To jest dobre, to jest super. Mogę mojej publiczności polecić. Ja TikToka nie chcę, powiem szczerze. Nie jestem przekonana do tej aplikacji kompletnie. Wolę Instagrama. Nie uprawiam żadnego sportu, ale czasami dużo spaceruję, czasami tańczę, nie wiem, ćwiczę od czasu do czasu. No tak, w Olbromie jest to rozpoznawalne i w innych miastach też, no czasami ktoś tam podchodzi. Ale to już wiecie. Ostatnio jest takie moje 5 minut, bym powiedziała. Znowu, tak jak kiedyś. Czasami te rzeczy same przychodzą, nie musimy się jakoś bardzo o to starać. Jak jest odpowiedni moment, to wtedy wszystko może się dziać. Wszystko, o czym zawsze marzyliśmy. Mój ideał mężczyzny? Romantyczny, wrażliwy, szczery, prawdomówny, odpowiedzialny, rozważny. Uczciwy. I taki ciekawy, żeby miał pasję jakąś swoją, żeby mieli wspólną pasję na przykład, żeby miał było dobre porozumienie między nami, żeby dzwonił do mnie codziennie, żeby pisał do mnie codziennie, żeby go obchodziła po prostu. Kontakt jest bardzo ważny. To chyba tyle. A wygląd? Powiem tak, no są mężczyźni, którzy mi się nie podobają, ale ja nie mam swojego typu. Tylko po prostu ja patrzę bardziej na charakter, jak się z tą osobą czuję, dogaduję. I to jest dla mnie naprawdę ważniejsze, niżeli wygląd, czy ktoś jest przystojny, czy mniej atrakcyjny. Dla mnie ważniejsze jest wnętrze i to, jak się dogadujemy i mamy wspólne zainteresowania. Taka chemia, wiecie, iskry w powietrzu. I ostatnio czułam coś takiego. A to się rzadko zdarza. Może raz na parę lat taką osobę spotykamy. Oczywiście miałam też tam mężczyzn, z którymi się spotkałam, starszych. Oczywiście, że tak. W swoim wieku, czy tam młodszych, no różnie to bywało. No ale tam randka, jedna, dwie i się kończy wszystko. No nic nie trwa wiecznie. Teraz masz już taki prawdziwy, solidny, oparty na zaufaniu związek. Szczery. Zobaczymy, jak to będzie. No nie wiem, nie mam szczęścia w miłości, nie ukrywam. Niestety. Jak kocham, to z całego serca. A później to serce jest rozszarpane na kawałki. I to już wiele razy tak miałam, więc nie wiem, co jest. Nie wiem. Zawsze staję na rzęsach, żeby komuś pokazać, że mi zależy, a ten ktoś ma to w 4 literach przeważnie. Może los mnie jeszcze zaskoczy. Być może to wszystko działo się po coś, żebym jakieś doświadczenie nabrała, żebym trochę wycierpiała, żeby później docenić to dobre i to zło. Nie wiem. Nie wiem, czasami człowiek rozumie po jakimś czasie, co się stało i tego czasu musi trochę minąć też, zanim to zaakceptujemy, zanim pójdziemy przed siebie, zanim zaczniemy nowy rozdział. Jeśli chodzi o pozdrowienia, takie proste życzenie na filmiku na życzenie, to takie 40 zeta wstępnego wsparcia, no nie wiem, wszystkiego. Ale jeżeli nie macie tyle, to może być 30. Proszę o kontakt mailowy, jeżeli ktoś chce filmiki na życzenie. W zależności co robi, jeżeli faktycznie trzeba zaśpiewać coś, nie wiem, napisać piosenkę, wiersz, to więcej czasu zajmuje. To wtedy tam, jak ktoś mi da trochę więcej, no to będzie miło. Właśnie tak jest, że im bardziej się starasz, to nie wychodzi. Dokładnie. Ja stwierdziłam teraz jedną rzecz i trzymam się tego. Jeżeli komuś zależy na mnie, że ktoś chce się ze mną spotkać, to po prostu sam będzie zabiegał o to, sam poprosił mnie o to,
I póki tak było, to wszystko się dobrze układało. Póki ten ktoś na przykład wychodził z inicjatywą. A jeżeli ja już zaczynam mówić, o jak mi zależy, o jak mi miło, jesteś super i w ogóle, to wtedy ten ktoś już się oddala, już coś się dzieje. I ten entuzjazm i zaangażowanie gdzieś tam ulatuje z czasem. No i teraz powiedziałam, dobra, nie gonię za nikim. Tylko neutralnie, delikatnie wszystko, niech wszystko się dzieje w swoim czasie. Nie wymuszać niczego. I po prostu zdałam sobie z tego sprawę, że tak powinno być najlepiej, bo wtedy jak coś długo się rozwija, to jest trwałe. Ale też pod warunkiem, że wiemy, że ta osoba jest zainteresowana nami. I jeżeli czujemy, że faktycznie jego gesty, słowa są takie bardziej romantyczne, to wtedy wiemy, że ten ktoś jest zainteresowany nami. Niektórzy też udają, grają jakąś rolę, a inni znowu są neutralni i chcą tylko przyjaźni, bycia znajomymi. I wtedy trzeba też ukrócić to, no bo jeżeli faktycznie ktoś nam się podoba, no to raczej szuka marnować czasu. Jakie to pytania były? Nie, Tomek, jeżeli chodzi o facetów, wiadomo, pisać można z dwoma, trzema na początku, jeżeli jesteś singlem, czy tam dziewczyną na przykład, odwrotnie, nie? Ale jeżeli już spotykamy się z kimś, to od razu wiem, że to jest ten. Ten jedyny, że jest wyjątkowy, że faktycznie odbieramy na tych samych falach, że nasze porozumienie jest genialne i fajnie się rozmawia. A jeżeli ktoś jest nudny, od razu to czuć, po pół godzinki gdzieś już czuć, że nic z tego nie będzie, no to wtedy nie warto już inwestować czasu w tę znajomość. Ale umawianie się z kilkoma na raz, to nie, to jest już taka zdrada, można powiedzieć, jeśli już tam z kim piszemy. No, ja tak mam już po prostu, na spotkaniu od razu wiem, już nawet przez internet czuć, że mamy takie podobne porozumienie i w ogóle taką energię dobrą. Ogólnie nie jestem za tym, żeby spotykać się z kilkoma na raz. To jest nie fair i jest bardzo męczące, tak ogólnie sami nie wiemy, kogo wybrać. Kolczyki? Takie. Kwiatki. I właśnie tyle te kolczyki mają. Komplementów dzisiaj więcej niż ja. Faktycznie ładne są. I jeszcze chyba kupię sobie w przyszłym tygodniu kolejne właśnie tam Biju Bidżit. Bardzo ładna kolekcja jest teraz, letnia. I jeszcze może jakiś fajny wisiorek bym kupiła, tylko że one są w większości, te wisiorki, czy to kupuję gdzieś tam w Zarze, czy w H&M, czy nie wiem, gdziekolwiek, są jakieś takie krótkie przeważnie. Albo ja tu mam za dużą, nie wiem, szyję czy coś, ale za krótkie są takie jakieś dotąd maksymalnie, a ja takie dłuższe. Ale kolczyki jednak bardziej wolę niż naszyjniki. I właśnie zdałam sobie sprawę, że mam bardzo mało kolczyków, bo mi się pogubiły, poniszczyły wszystkie. Dawniej miałam chyba z 20 parę par, a teraz mi zostało może, nie wiem, 12, 13, coś takiego, więc muszę zakupić parę jeszcze. Ogólnie uwielbiam kolczyki, mogłam mieć dużą kolekcję. No ale z czasem to wszystko się niszczy jednak. No ci kolczyki pasują do tej koszulki. Czasami chodzę do świata się pomodlić, wiecie. Ale jakoś nie bardzo w to wierzę, już straciłam tą wiarę. Powiem szczerze, nie ukrywam. I dawno temu zwątpiłam. Nie pamiętam, kiedy ostatnio byłam na mszy, ale lepiej zmieńmy temat. Wiesz co? Powiem ci, że zmieniłam się przede wszystkim dlatego, że życie mnie zmieniło. Czasami dostałam od życia takiego kopa i miałam wtedy tylko jedno wyjście. Albo zmienić swoje poglądy, albo zmienić swoje priorytety, swoje nastawienie. Albo siedzieć po prostu i rozpłakać się i poddać się i po prostu na jakiś czas tam wyciszyć się i zobaczyć, co nas przyniesie, co życie da w prezencie, albo odwrotnie, może nas też życie też rozczarować. Ale po prostu jakoś tak samo to wszystko przyszło. Opanowałam się przede wszystkim. Wiem, na co sobie mogę pozwolić, na co nie. I też nie mam żalu do ludzi większego. Nie szukam nigdy żadnej zemsty. Wręcz przeciwnie, jeżeli ktoś mi zrobi coś źle, to ja tą osobę próbuję zrozumieć. Ja próbuję z tą osobą, nie wiem, pogadać. Jeżeli ktoś nie chce, to trudno. Każdy ma wolną wolę. Czasami też z czasem niektóre osoby rozumieją, że trzeba wyciągnąć pomocną dłoń albo dłoń na zgodę, rękę na zgodę. I zawsze tak teraz jestem taką osobą, która próbuje to jakoś zrozumieć. Nie obwiniam nikogo na tyle, żeby powiedzieć coś niemiłego. Staram się zachować umiar w tym całym takim żalu, który czuję do kogoś. To też się zmieniło u mnie. Oprócz tego, no wiadomo, zawsze dążę do celu. Nic się nie zmieniło w tej kwestii. Determinowana jestem bardzo.
Determinacja moja jest większa niż wszystkie przeszkody, które musiałam pokonać. I no tak to wygląda po prostu teraz. Jedni mnie lubią, inni nie znoszą i trudno, takie życie. Witajcie wszyscy. Kolejne pytanie, które ciągle się pojawia. Na live'ach, w wiadomościach, czy wrócisz na YouTube? Nie, nie wrócę, to jest koniec. Ta działalność się już skończyła dawno. Będę na Instagramie tylko i wyłącznie. I TikTok też nie, nie chcę działać tam. Piję kawę ze Starbucksa, czekoladową smaku, pianek marshmallow. Jak tam z moim zdrowiem? Ostatnio naprawdę dobrze jest. Jest okej, bo już wyzdrowiałam. Nie mam kaszlu już. Brzmię całkiem dobrze, mogę śpiewać. Tylko alergia trochę wraca. Co roku. Objawy są już takie pierwsze. Ostatnio wczoraj na live widziałam, że takie miałam oczy załzawione od tej alergii. Dzisiaj jest tak pół na pół.